Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. Zgodnie, jak rzadko kiedy, wypowiedzieli się suwalscy radni w sprawie rezygnacji z utworzenia czwartej placówki żłobkowej w mieście. 19 samorządowców odrzuciło wniosek prezydenta miasta o odstąpienie od utworzenia placówki i rezygnację z 5-milionowego wsparcia z programu Maluch+. Sprawa toczy się od kilku tygodni, gdy w internecie pojawiła się petycja pracowników suwalskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowiącej protest przeciwko zmianie lokalizacji instytucji. Ostatecznie poradnia zostanie w dotychczasowym miejscu. Ale ze żłobka i 5 milionów złotych wsparcia radni nie chcą zrezygnować. Pojawiają się głosy i propozycje rozwiązania tego problemu. Mówię tutaj o utworzeniu żłobka. Myślę, że na tym etapie podejmowanie tego typu stanowiska jest w związku z tym przedwczesne. Dlatego, że mogą się pojawić, prawdopodobnie się pojawią propozycje alternatywnych lokalizacji dla żłobka. Czy one będą możliwe do zrealizowania, to się okaże, ale myślę, że powinniśmy sobie dać czas jeszcze do najbliższej sesji, żeby nad tym problemem się pochylić i w gronie radnych z panami prezydentami te sprawy przedyskutować i się zastanowić, czy jeszcze można to w jakiś sposób rozwiązać. W podobnym tonie mówił przedstawiciel klubu Suwałki Przyszłości. Oczywiście jako klub nie zgadzamy się z rezygnacji z 5-milionowej dotacji, jeżeli chodzi o żłobek miejski, kolejny, czwarty, bo to jest też bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta. Szukamy alternatywy, jeżeli chodzi o miejsce tego nowego żłobka i dziś oczywiście złożyliśmy jako klub Suwałki Przyszłości interpelację z propozycją na kolejną lokalizację żłobka miejskiego. I to klubowi koledzy radnego Lauryna przedłużyli prezydentowi pomysł umiejscowienia żłobka w budynku hostelowym przy ulicy Zarzecze 26. Jednocześnie Rada podjęła inicjatywę stworzenia zespołu, który stworzy listę możliwych lokalizacji. Do piątku jest czas na zgłaszanie kandydatów spośród radnych do takiego zespołu, który przyjrzy się tym lokalizacjom i tej zgłoszonej i innym. No i spróbujemy wypracować wspólnie z radnymi jakiś konsensus. Na nowy żłobek potrzebny jest obiekt o powierzchni około 1000 m2 z odpowiednim terenem wokół.